To można by zamknąć, nie? Będzie ładniej. Dziękuję. Jak to powiadają? Jak sołtys. Wysoko i za nic nie odpowiada. O, to cały ja dzisiaj, tak. Rzeczywiście jest wysoko. Pick-upa będziemy testować dzisiaj. Pick-upa, który jest jednym z chyba najfajniej prowadzących się pick-upów, które w ogóle jeżdżą po tym świecie. Jest to przedstawiciel tak zwanych małych pick-upów, europejsko-azjatyckich pick-upów. Nie jest to przedstawiciel typowego gabarytu amerykańskiego pick-upa. Kiedyś nazywano te pick-upy jednotonowcami, bo one 40 lat temu miały ważyć około 1 tony. Dzisiaj nam się oczywiście te samochody porozrastały do niebotycznych i gabarytów, i mas. Ale Mitsubishi L200, bo o nim mowa, to jest rzeczywiście samochód, który podbił świat, podbił Europę, podbił Azję i wszyscy tym samochodem chcą jeździć. Dlaczego? Dlatego, że dobry napęd na 4 koła, w miarę uniwersalne prowadzenie, jak na pick-upa, mało ciężarówki w tym samochodzie, a dużo osobówki. Samochód godny polecenia, między innymi również dlatego, że jak z panem Piotrem bywaliśmy na Dakarze 4 razy, to jaki samochód pełnił rolę funkcyjnego? L200. Mitsubishi L200, oczywiście. No, te pick-upy zasuwały po całej Ameryce Południowej, teraz zasuwają po Arabii Saudyjskiej, wytyczają trasę Dakaru. One są oczywiście troszkę podzliftowane, one są troszkę pomotane, ale te samochody mają tak dobry napęd na 4 koła i tak się dają uprowadzić w tym piachu, że są w stanie, i teraz sobie wyobraźcie, wytyczyć trasę rajdu Dakar. A skoro ją wytyczają, to znaczy, że muszą ją pokonać. A skoro ją pokonują, to znaczy, że są bardzo dobrym offroaderem, dorosłym offroaderem. No i od razu po odpaleniu uwydatnia nam się ten zaiste bociani styl jazdy tym samochodem, gdyż nieustający klekot, taki stary, dobry diesel. Słuchajcie, ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem bieżącą, nowoczesną testówkę wyposażoną w silnik wysokoprężny. Chyba Mercedesa klasy S400 diesel jakiś czas temu ujeżdżałem, a tak to mamy same benzyny, albo miękkie hybrydy, albo pluginy, albo elektryki. Diesel w parku prasowym to jest dzisiaj wielka rzadkość, ale L200 musi tego diesla mieć i niech go ma jak najdłużej, bo ten diesel oczywiście jest nowoczesny, jest już w miarę czysty, ale w dalszym ciągu to właśnie ten klekot nadaje charakter temu samochodowi. Im wolniej się jedzie, tak naprawdę najbardziej go słychać, o, teraz, na światłach, jak stajemy, na biegojałowym, tyk, 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 spod maski. W sumie piękny dźwięk, mówię wam, jeszcze zatęsknimy za tym dźwiękiem, bo w motoryzacji prędzej czy później może się okazać, że wcale już go nie będzie. Wersja limitowana L200 nosi nazwę Stark i tylko 60 egzemplarzy w tej limitowanej wersji będzie oferowane u nas w kraju. Funkcjonalności ci tutaj dostatek jest. Jest hak holowniczy, bo te samochody bardzo chętnie, żwawo i ochoczo targają nawet niemałe przyczepy za sobą. Jest bardzo sprytna roletka i nie bójcie się, o właśnie, jak ona sobie odjedzie. Na szczęście są tutaj lejce, też typowy element akcesoryjny pick-upa, żeby nie trzeba było włazić, tam się szamotać z tym wszystkim. Tylko można tę pokrywę po prostu zamknąć, o, lejce do środka wrzucić, cyk, cyk. Niby toporne, a jednak jakie łatwe, o, w obsłudze. Dobra, otworzę. Lekka pokrywa i to, czego kiedyś nie było w pick-upach, te pokrywy zawsze opadały, one zawsze wylatały. Teraz mamy nie dość, że linki, to jeszcze teleskopy. No i mam tutaj troszkę lodu, troszkę śniegu, trochę błota, mało przyczepna nawierzchnia, jest około 0 stopni. W pick-upie tej kategorii innej marki czułbym się troszkę niebezpiecznie jednak, bo pick-upy mają bardzo lekki tył, wtedy kiedy nie są niczym załadowane. Ten resor piórowy powoduje, że na pusto samochód podskakuje i jeżeli napęd jest przekazywany tylko na tylną oś, przy warunkach zmniejszonej przyczepności trzeba naprawdę uważać. Trzeba ten samochód umieć ogarnąć, na pewno widzieliście nieraz na jakimś takim szybszym zakręcie wyobracanego pick-upa tyłem do przodu, bo właśnie wdała się ta nadsterowność, bo ktoś nie opanował tego samochodu. Żeby wpiąć tutaj szybką kontrę, też trzeba się napracować, bo układ kierowniczy w pick-upach nie należy do zbyt precyzyjnych. To już też jest taki standard tych samochodów. Tutaj nie muszę aż tak bacznej uwagi na to wszystko zwracać, gdyż jestem w trybie 4H, czyli cały czas mam pędzone wszystkie 4 koła i naprawdę od października do marca tym samochodem daje się jeździć normalnie, daje się jeździć bezpiecznie, bez zbędnej, niepotrzebnej czasami nadsterowności.
Wersja limitowana charakteryzuje się tym, że ma bardzo pięknie tę pakę w cywilizowany sposób wykończoną. Są dwa schowki tutaj, takie skrzynki narzędziowe na takie akcesoria, które wozimy w samochodzie na co dzień. Nie zawadza, nie szkodzi, a czasami potrafi pomóc. O, taki schowek i to bardzo. Jest AdBlue oczywiście, bo człowiek jest niewolnikiem AdBlue dzisiaj, więc ze sobą go trzeba wozić, a może ja wejdę tam. Co wy na to? O. Tak naprawdę ci, którzy kupują pick-upa dzisiaj, nie przywiązują zbyt dużej uwagi do tego, jak wielka jest ta paka, jak funkcjonalna. Dzisiaj pick-up służy nam bardziej do takiego normalnego osobowego przemieszczania się, niż do pełnienia funkcji takiego typowo roboczego, budowlanego samochodu. Ta paka jest w sumie niewielka, bo to jest niewielki pick-up. Powiedziałbym nawet, że wręcz jedna z najmniejszych wśród oferowanych pick-upów, a jeszcze ją ograniczają rzeczone skrzynki, roletka oraz to gustowne orurowanie. Czyli chodzi tutaj bardziej o stylówę, o wygląd, o taki zawadiacki charakter tego samochodu, niż o samą funkcjonalność. Funkcjonalność schodzi na drugi plan. Pokaźne, obfite relingi dachowe, też tutaj na pewno dużo można na ten dach przytroczyć. Ten samochód daje się adaptować jak wielbłąd trochę. Tu można coś przywiesić, tam można coś przywiesić. Taki jak kiedyś na Camel Trophy, te Discovery, które jeździły, które były wszędzie. Tu kanistry, tu koło zapasowe wywalone gdzieś na dach. To L200 też potrafi mieć takiego offroadowego zadziora, nie tylko we właściwościach jezdnych, ale także w wyglądzie. Zaletą jest to, że nie trzeba zwalniać na garbach poprzecznych, bo przefruwamy i od razu tutaj bardzo wyczuwalna jest różnica, jak miękko zawieszony jest przód, a jak w dalszym ciągu ten resor piórowy sprawia, że twardo zawieszony jest tył. Oczywiście dzięki temu możemy na ten samochód dużo więcej zapakować, bo resor piórowy pozwala eksploatować ten samochód również jako auto ciężarowe, ale nie ma już tego podrygiwania takiego, jakby mi ten samochód chciał gdzieś spod kontroli się wymknąć. Nie, to wszystko jest jak najbardziej ułożone i rzeczywiście czuję się godnie i dostatnio w tym samochodzie. Dobrze się czuję. Seryjna odmiana tego silnika ma 150 koni mechanicznych. Jako że my mamy wersję limitowaną, został tutaj wgrany program, jest tutaj chip zmieniony i tu jest 185 koni mechanicznych. Także ciut więcej momentu, ciut więcej mocy i ciut lepsze osiągi, ale dalej taka mocno pick-upowa kultura pracy tutaj następuje. Tutaj ten silnik jest głośny, on sobie fajnie poszarpuje, ale z drugiej strony dobrze sobie z tym samochodem radzi. Stara, jeszcze dobra offroadowa szkoła, czyli silnik mocowany wzdłużnie. Dzisiaj też się od tego odchodzi w motoryzacji ze względów bezpieczeństwa. Większość jednostek napędowych jest mocowana poprzecznie. Niczym nie osłonięte tutaj akcesoria turbinowe, piękna folia termiczna, tutaj to wszystko otula. Bardzo dobrze i bardzo oldschoolowo to wszystko wygląda i tak samo jeździ. Żeby było śmieszniej, Mitsubishi w ogóle nie podaje, jakie osiągi ma ten samochód po zchipowaniu tego silnika. Jest tylko podana moc i moment obrotowy i gdzieś udało mi się wyszukać, wynaleźć, że auto przyspiesza w 9 sekund od 0 do 80 na godzinę. Nie wiem skąd, nikt nie robił pomiarów od 0 do setki. Nie ma danych fabrycznych tak naprawdę tego samochodu w tej wersji. Jest to takie wszystko jakby nieco utajnione, dziwne, a z drugiej strony sprawia, że kierowca sam się musi zastanowić, czy te osiągi są ok, czy nie ok. Nie czytamy osiągów na papierze, tylko musimy wyrobić sobie swoją własną opinię i swoje własne odczucia. No, wreszcie trochę luksusu w tych pick-upach. O, po co się męczyć tutaj z jakąś nieskórzaną tapicerką, skoro może być skórzana? Dlaczego mieć nieskórzaną kierownicę, skoro może być skórzana? Naprawdę pick-upy zaczynają, już przestaje pipczeć, coraz bardziej przypominać samochody osobowe zaczynają pick-upy. Jest duży ekran, jest nawet tempomat aktywny tutaj w tym samochodzie. Jest bardzo dużo tych akcesoriów, do których osobówki już nas powoli przyzwyczaiły, ale ten segment jeszcze nie rozpieszczał nas tymi wszystkimi detalami, jeżeli chodzi o wyposażenie. Manetki do zmiany biegów. Skrzynia jest ospała, skrzynia jest powolna, silnik jest terkoczący i głośny. Zupełnie spokojnie mogłoby ich nie być, ale z drugiej strony czasami podeprzeć się sekwencyjnie, zrzucając bieg albo przepinając na wyższy gdzieś w terenie, gdzieś w jakimś grząskim miejscu, czasami może to rzeczywiście kierowcy pomóc. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, brak. Nie ma. To już zważywszy na fakt, jak dzisiaj cicho się prowadzą samochody, te nowoczesne właśnie, te wyposażone w silniki elektryczne czy te hybrydy, to tutaj tej kultury nie ma, tutaj tej ciszy nie ma. Ten silnik jest głośny na niskich obrotach, jest bardzo głośny na wysokich obrotach, klekocze, telepie się, układ kierowniczy, z takim luzem.
tego już nie ma dzisiaj motoryzacji w segmencie samochodów osobowych, ale ja się ogromnie cieszę, że ten segment wciąż, jednak mówię o pick-upach, jest i egzystuje, bo te samochody tak naprawdę zbudowały świat. Tutaj w naszej części Europy być może nie ma ich za wiele, ale jeżeli pojedziecie gdziekolwiek, Afryka, Azja cała, to te pick-upy po prostu królują w... Gdzie królują? Na drogach. No i na bezdrożach. Na bezdrożach, oczywiście. No, na saharyjskich bezdrożach, tak. Pozostał oldschoolowy lewarek, skrzynie automatyczne, jak w typowych Amerykańcach się zmienia przez cały czas i bardzo dobrze. Kiedyś zawsze była tutaj druga dźwigienka do zmiany trybów i przełożeń terenowych. Dzisiaj tę dźwigienkę zastąpiło takie piękne pokrętło. Możemy jeździć z napędem tylko na tył, możemy jeździć z napędem na cztery koła, możemy zrobić push i przerzucić się w pierwszy z trybów offroadowych i możemy nawet zablokować centralny dyferencjał i zablokować stały napęd na cztery koła w tym samochodzie do jazdy w mocnym terenie. A moje anegdoty dakarowe Wam już opowiadałem, więc wiecie i zdajecie sobie sprawę, że ten samochód naprawdę potrafi w ten teren daleko i głęboko się zapuścić. No nie jest to też mistrz latania po zakrętach, trzeba rzeczywiście przy tych dużych oponach, to są 18 felgi czarne, bardzo ładne, ale trzeba w każdy zakręt wchodzić z dużą czujnością, bo ten samochód jest wysoki, on się troszkę wykłada na boki, no nie jest to mistrz precyzji prowadzenia, ale uroczy. Wolne multimedia. Niestety samochody japońskie dzisiaj w porównaniu z autami koreańskimi są daleko, daleko wstecz i dostają mocno po tyłku, jeżeli chodzi o multimedia. Bardzo długo się cały ten system uruchamia, a jak działa, no też jest taki ospały. To jest po prostu jakby się o 25 lat cofnąć. Mały ekran, ale z drugiej strony ja się cieszę, że jest, bo w tym segmencie równie dobrze mogłoby go wcale tutaj nie być. No i przy takiej prędkości to nawet i ciszę można w tym aucie znaleźć. O, równiutko stówkę podkręcę teraz tutaj, o, na prędkościomierzu. Farmerski styl jazdy, jak ja to lubię jednak, jak nie gonić. Taki samochód sprawia troszkę jak Land Rover Defender, jak wszystkie te oldschoolowe samochody terenowe, to taki pick-up również mówi: człowieku, nie pędź, nie goń tego życia, wiesz, za każdym razem, nie łam przepisów, nie ścigaj się z innymi kierowcami, jedź dostojnie, bezpiecznie i aby do mety, aby do celu, bo to jest najważniejsze. Nad Wisłą człowiek przejeżdża, jak sobie wolno jadę, mógłbym tu jechać o 20 na godzinę szybciej. Ja sobie jadę specjalnie stóweczką i patrzę sobie na rzekę i obserwuję rzeczywistość istniejącą dookoła. Ale ładnie te prądy meandrują tutaj, pięknie. O, ryby ktoś łowi jeszcze. No. Niezwykle ważna rzecz. Stacyjka, czyli odpalanie samochodu, czyli guzik start-stop, bo kluczyk jest zbliżeniowy, wywędrowała nam stąd, gdzie została tylko zaślepka, na lewą stronę. Jak w czym? Panie Piotrze? W Porsche, oczywiście, jak w Porsche. No przecież to przywodzi na myśl od razu 911, Panamerę, Cayena i wszystkie inne tamte markowe samochody. Troszkę się trzeba tego guzika naszukać, ale już jak się człowiek przyzwyczaja, aha, jak w Porsche. No, to potem samo to przychodzi. Bardzo dobra pozycja za kierownicą. W L200 też zawsze siedziało się ciut niżej niż w innych pick-upach. Pamiętam, że w Toyocie zawsze ta pozycja była zbyt wysoka, natomiast tutaj, poza tym, że trzeba troszkę wskoczyć przez próg na fotel, żeby zająć miejsce, wysoko to jest umieszczone, ale względem struktury nadwozia, względem podłogi siedzi się dokładnie tak samo jak w osobówce, jak w Outlanderze. O, tak mogę powiedzieć. Podsumowując, jeżeli masz ochotę na troszkę takiej, może mało wykwintnej, ale tej oldschoolowej, fajnej, jeszcze takiej znanej z dawnych czasów motoryzacji, nie chcesz pędzić, nie chcesz się ścigać, chcesz mieć normalny, funkcjonalny, dobrze wyglądający, estetyczny samochód, to może warto jednak zwrócić uwagę na segment pick-upów, może warto popatrzeć na L200 i może warto spróbować takim samochodem pojeździć na co dzień. Jest to coś innego, jest to taka motoryzacyjna odmiana, która wciąż trwa. Ale nie ma co się jej wstydzić. Te samochody są naprawdę, czy jesteś krawaciarzem, czy jesteś budowlańcem, każdy w tym samochodzie będzie wyglądał dobrze. O, nawet ja.